No i co, wrzucacie taki utwór na YouTube'a i co? Co godzinę wchodzicie na tego YouTube'a, patrzycie, jak to rośnie? Ale tak było na początku. Oj, tak mieliśmy. Słuchaj, no to możemy powiedzieć historię też Zombiego. Klaudia była wtedy po uczestnictwie w programie The Voice of Poland i goście... Wepchnęli mnie na scenę. No, możemy tak powiedzieć. Tak, Klaudia wtedy zaśpiewała z nami kilka utworów. Zawstydzona. Tak, zawstydzona. Po czym przyszła do nas do stolika. No i zaiskrzyło tak, na scenie przecież. Zaiskrzyło na scenie. A skoro tak sobie luźno rozmawiamy, to możemy powiedzieć, że po występie Klaudii, podczas przerwy, Klaudia przyszła do nas do stolika z Jackiem Danielsem i wypiliśmy wspólnego drinka. No, czyli byłeś jawnie podrywany. Wyszło. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moimi gośćmi są członkowie zespołu Klodi, Klaudia i Olaf. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o waszej karierze. Jesteście bardzo znani w branży muzycznej i chciałem z wami porozmawiać, jak to się wszystko zaczęło, czy mieliście talent od przedszkola, bo moje wywiady wyglądają tak, że mówimy od początku w zasadzie, jak to wszystko wyglądało. Zacznijmy. Tak? Ja na pierwszy rzut. No, moje pierwsze poczynania muzyczne to chyba w wieku 13 lat rozpocząłem grę na gitarze. Później pierwsze zespoły w szkole podstawowej, liceum, poważniejszy zespół już na studiach. No i od 5 lat tu wspólnie z Klaudią tworzymy zespół Klaudii. Mhm. O, no to nie tak szybko, bo to trzeba się rozwinąć troszeczkę, słuchaj. Jak miałeś 13 lat, miałeś w ogóle, zacząłeś jakieś wykształcenie robić muzyczne, nie wiem, poszedłeś na jakieś kursy, czy samoukiem byłeś? Jestem samoukiem. Mhm. No wiadomo, jak w tych czasach, w latach 90. nie było tak prosto jak dzisiaj, że na YouTubie mamy wszystko, prawda? Bardzo dużo filmików edukacyjnych i tak dalej, tak. Zagrywek gitarowych. No. Wtedy były tylko jakieś książeczki z akordami. I większość piosenek, które chciałem grać, uczyłem się ze słuchu. Mhm. Puszczałem sobie, odtwarzałem sobie jakieś tam kasety, piosenki, które lubię i próbowałem to grać. Także ja jestem samoukiem. Tak, zaczynałem jeszcze od gitary klasycznej, którą dostałem w prezencie od taty. Później pierwsza gitara, pamiętam, chyba już w liceum. Nie tak. No właśnie, bo to słyszałem właśnie, że zrobiłeś sam gitarę. Jak to było? Z czego? Z kajaka? Z wiosła? No prawie. Była to płyta pilśniowa, tak się mówi? Pilśniowa. Do której przywiązałem... Miała 4 struny. Przywiązałem żyłki od dziadka wędki. Tak. Zrobiliśmy to wspólnie z sąsiadem, on też zrobił swoją gitarę. No i próbowaliśmy na tym wydobywać dźwięki, ale jednak to się nie dało. No, ale słuchaj, jakby się udało, to byś był dopiero sławny. Tak. Jakbyś był w stanie zagrać na takiej gitarze. Teraz jakie cuda robią, nie? No tak, teraz są troszeczkę inne czasy, tak jak mówisz. Jest YouTube, gdzie można, gdzie są jest instrukcja praktycznie, tak. Jak grać na gitarze, są pokazane wszystkie chwyty na gitarę i tak dzisiaj dalej. Dzisiaj wpiszesz tytuł piosenki i no praktycznie do wszystkiego można znaleźć tabulatury, czy też filmik instruktażowy. Mhm. Jakie były twoje początki? No, u mnie nie zaczęło się od razu od śpiewu. Ja marzyłam najpierw o byciu aktorką. Mhm. I byłam obsadzana w wszystkich rolach w podstawówce. Damskie, męskie nie było znaczenia. Większość nawet męskich chyba grałam ról. Później w wieku 15 lat zamarzyłam o byciu gitarzystką. Tylko, że ja od razu chciałam na gitarze elektrycznej grać. No, trafiłam do ogniska muzycznego, gdzie zaczynałam na klasycznej gitarze. Mhm. Więc granie z nud i tak dalej. No, czyli profesjonalnie. Tak, no, tak się ogniska powinno muzyczne. Zaczynać. Tylko, że ja metalowa jeszcze wtedy, glany, czarne stroje zostały. Glany zamieniłam na szpilki. Bojówki też zamieniłaś na spódnicę. Tak, dokładnie. Ale cały czas gracie taką muzykę właśnie ciężką. Raczej tak, rock, bardziej lżej, rockowo. A początek był jaki, metalowy? Mój. Mój, tak. Klaudia. Ja to marzyłam o graniu już tam takiej mocniejszej muzyki, więc ta klasyczna gitara mnie gdzieś tam nie urzekła.
przy tym zaczęłam sobie śpiewać, no i właśnie pokochałam ten śpiew, więc gitara poszła w odstawkę. Choć mam pierwszą, tatą zakupił mi gitarę elektryczną. No ale tak jak właśnie Olaf tu wspominał, że było ciężko, jeśli chodzi o naukę samemu, bo nie było jeszcze tak dostępu do, nawet w tamtym czasie, nie było dostępu takiego do nauki w internecie, tak jak no teraz. No tak, oczywiście. Więc odpuściłam. No ale na takich kółkach by cię tam nauczyli, tak? Na jakichś takich ogniskach, kółkach. Żebym wytrwała. Ale gitara została. Gitara została. Jest naszym mebelkiem w studio. Ale grasz na gitarze, czy nie grasz? Może jakbym gdzieś tam tak dłużej, no mam nauczyciela i nie korzystam. Ale Klaudia, no powiedzmy, że wróciłaś rok temu do gitary i nie było to problematyczne. Nawet podstawowe, spokojnie akordowe granie opanowała. Nawet mamy tak, teledysk nagrany do świątecznej piosenki, gdzie może gra i faktycznie zagrała. No i super. Obiecuję, że zetnę te paznokcie, kiedyś wrócę. Albo taką dużą kostkę musisz mieć do gitary. To obecnie tylko u lewej, u prawej zostało. Tak, to obecnie. Albo tak. Jaki jest początek waszego jakby zespołu? Gdzie żeście się poznali? Ile lat temu? No. Jak to zacząć? Właśnie, no my z Klaudią poznaliśmy się 8 lat temu. Tak. 8 lat temu spotkanie odbyło się w miejscowości Szydłowiec. Pozdrawiam Szydłowiec i naszych przyjaciół z Szydłowca. I tam oto ja ze swoim zespołem, z którym grywałem po weselach i nie tylko, mieliśmy przyjemność obsługiwać tę imprezę muzycznie, a Klaudia była tam gościem. I Klaudia była wtedy po uczestnictwie w programie The Voice of Poland i goście wepchnęli mnie na scenę. No, możemy tak powiedzieć. Tak, Klaudia wtedy zaśpiewała z nami kilka utworów. Zawstydzona. Tak, zawstydzona. Po czym przyszła do nas do stolika. No i zaiskrzyło tak, na scenie przecież. Zaiskrzyło na scenie. A skoro tak sobie luźno rozmawiamy, to możemy powiedzieć, że po występie Klaudii, podczas przerwy, Klaudia przyszła do nas do stolika z Jackiem Danielsem i wypiliśmy wspólnego drinka. No, czyli byłeś jawnie podrywany. Wyszło. Okay. Wyszło teraz. Okej, okay. A skąd pomysł w ogóle na wspólny zespół później? No to może ty opowiesz, to jak to wyszło, bo nie chciałabym wspominać o tamtych takich starszych czasach moich. Może kiedyś o tym gdzieś tam opowiem, ale to boli jak wspominam, więc to bym nie chciała. Mhm. Ale od początku gdzieś tam chyba marzyliśmy o tym, żeby wspólnie, o tym, żeby wspólnie grać. Ja też jak usłyszałam, jak Olaf gra, mówię, no nie, no on jest genialny, on musi na pewno coś wyniesie do zespołu i tak dalej, więc zaczęliśmy, bardzo proszę, nigdy tego mu nie mówiłam. To bardzo miło. I dalej cię po latach podrywa. To dobre. Więc to marzenie nam się spełniło. Później ja się troszeczkę pochorowałam i z Krakowa wyjechałam do Częstochowy. No i po roku chyba bycia w Częstochowie stwierdziliśmy, że budujemy wszystko od początku. Tak, bo wcześniej współtworzyliśmy zespół z muzykami z Krakowa. No ale naszą drogę wspólną rozpoczęliśmy właśnie, możemy powiedzieć, 4 lata temu w Częstochowie. 17 rok. To były nasze, no zaczęliśmy wtedy coś komponować, ale pierwsza piosenka pojawiła się w 18 tak. roku. Ale w ogóle rozpoczęliśmy od coveru, tak? Meluzyny. To była też moja pierwsza produkcja, bo rozpoczynałem wtedy drogę producenta muzycznego, aranżera. Faktycznie, bo Ola wcześniej nie. Tak, nie i zanim wspólnie zamieszkaliśmy, rozpoczęliśmy od coveru Meluzyna, chcieliśmy. Powiem jeszcze inaczej. Klaudii ulubioną polską artystką jest Małgorzata Ostrowska. I myśleliśmy o piosence właśnie tej artystki, ale nie chcieliśmy, żeby to była piosenka zbyt popularna. Jasne. Gdzie na przykład Szklana Pogoda, Gołębi Puch to były piosenki dużo bardziej znane niż Meluzyna w obecnych latach. I postanowiliśmy odgrzebać właśnie tą Meluzynę, gdzie uznaliśmy, gdzie jest to piosenka troszeczkę zapomniana. I wrzuciliśmy ją w sieć bodajże we wrześniu 2018 roku. Zaczęło się tam fajnie dziać. Na tym YouTubie łapała pierwsze odsłony.
Później Małgorzata Ostrowska też polubiła na fanpage'u nasz wpis z tą piosenką i udostępniła, za co dziękujemy. Tak, pozdrawiamy Małgosię. Pozdrawiamy. I też tę piosenkę zaśpiewała w finale chyba dziewczyna The Voice of Kids, jak dobrze pamiętam. Mhm. I ona nabrała mocno rozpędu. Mhm. Potem skąd też doszły nas różne informacje. Małgorzata zaczęła wtedy, Ostrowska, wykonywać tę piosenkę na koncertach ponownie. No i do dzisiaj jest mocno lubiana przez publiczność. Czyli odnowiliście jakby tą piosenkę. No, prowadziliście ją ponownie na rynek. Można powiedzieć, że tak. Mhm. Nie no, powiem wam szczerze, że bardzo ambitna w ogóle piosenka. Bardzo taka, że trzeba się do niej przyłożyć. Nie każdy jest w stanie to zaśpiewać. No wam się to udało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale takie moje pytanie, jak to w ogóle wygląda? No bo ktoś kiedyś wykonywał tą piosenkę, ktoś napisał do niej słowa, ktoś napisał do niej melodię. Wy ją zaczynacie śpiewać. Kto z tego bierze później kasę? Czy to musicie wykupić jakąś licencję od tej osoby, która to napisała? Jak to wygląda? Bo dzisiaj, ludzie się nie orientują. Dzisiaj można, oczywiście wielu artystów wykonuje covery. Mhm. I to po prostu prawa autorskie idą do autorów tej danej piosenki. Mhm. Czyli na takiej piosence nie zarabiacie kasy? Tak, zarabiają twórcy. Czyli jeżeli wrzucacie to na YouTube'a, to wszystkie pieniądze, które wchodzą z reklam YouTube'a i tak dalej, są... Jeżeli to jest cover, to też zależy, jeżeli jest to zagraniczna piosenka, tak jak u nas było to w przypadku piosenki Zombie, tak. Większość praw idzie do właśnie autorów, a dla nas jakaś tam część. W Polsce na przykład jest tak, że polskie utwory nie wszystkie są zgłoszone, bo YouTube wyczytuje, tak jak ty wrzucasz tą piosenkę na YouTube, automatycznie ją wykrywa. Wykrywa jakby tytuł i wykonawcę i automatycznie te prawa przekazuje autorowi. Pokazuje się na przykład autorowi. Wtedy możesz, nie wiem jak się to profesjonalnie nazywa. To się nazywa, też mi uciekło słowo. Mówimy o monetyzacji samej. Monetyzacji, dokładnie. Jasne. Jeżeli wyrażasz zgodę na monetyzację takiej piosenki, to wtedy prawa idą do... Bo jeżeli nie monetyzujesz tego utworu, to znaczy ani wy nie czerpiecie korzyści, ani poprzedni właściciel. Wtedy pojawiają się reklamy. Tak, tak. No i co, wrzucacie taki utwór na YouTube'a i co? Co godzinę wchodzicie na tego YouTube'a, patrzycie jak to rośnie? Ale tak było na początku. Oj, tak mieliśmy. Słuchaj, no to możemy powiedzieć historię też Zombiego, gdzie chcieliśmy też zrobić piosenkę jakąś anglojęzyczną. I nie mieliśmy bardzo pomysłu. Byliśmy na wakacjach wtedy, pamiętam, w Gdyni i zacząłem grać Klaudii piosenkę Zombie. Mówię, a nie, na początku mówię, powiedz mi, co byś chciała zaśpiewać, jakieś swoje ulubione piosenki, może spróbujemy zagrać, zobaczymy, może kiedyś nagramy. No i na takim hotelowym tarasie zagraliśmy Zombie i wrzuciliśmy urywek tej piosenki na social media. I już tam się zrobiło gorąco, fani tak prosili, żeby nagrać ją w całości. No i słuchaj, później się zdarzyło tak, że Dolores, Dorian, znaczy, tak? My już mieliśmy jakby przygotowane jakby wszystko do nagrywania, mieliśmy ją nagrywać w wersji rockowej. Tak. No i niestety po jakimś... Wtedy artystka umarła, tak? I stwierdziliśmy, że nie chcemy robić tak, że wrzucamy ją po śmierci, że chcemy się dorobić powiedzmy na śmierci artystki, czy też zdobyć popularność. Takie mogły być komentarze oczywiście. Czy też zdobyć popularność. I też sam zamysł piosenki się później zmienił. Postanowiliśmy to wrzucić ten utwór. Ponad... Cały czas spływały te komentarze. Tak, żeby to nagrać. Bardzo lubią. Także bo odczekaliśmy pół roku i postanowiliśmy, że zrobimy tą piosenkę właśnie w klimacie akustycznym, o tak zwanej złotej godzinie, gdzie jest piękny zachód słońca, który też stworzył swój klimat przy świecach. No i pokochali tą wersję ludzie na całym świecie. Ja na koncertach śpiewając ten utwór i ryczę na końcu. Jejku, jak za każdym razem się zawsze wzrusza do dzisiaj. Do Dolores. Tak. Dziękuję za to. O, nawet teraz już. Jestem ogromnie wdzięczna. Mm-hmm. To jest najbardziej popularny wasz utwór w tej chwili? No tak. Jak na razie tak. Zebrał najwięcej. Jak to się stało w ogóle tak? Poznaliście się na tym weselu. Stworzyliście zespół weselny też razem? Śpiewaliście po weselach? Nie. Klaudia zawsze była... Ja nie wiem, czy ktoś by wytrzymał, słuchając mnie tyle godzin. No bo ja sobie ciebie nie wyobrażam. Wiesz, nawet weselnej. No nawet nie disco było pomysłu.
Nie było nawet takiego pomysłu. Tak. Czyli od razu skoczyliście na głęboką wodę. Tak, chcieliśmy tworzyć swoją muzykę, no ale no tak było na naszych podczas naszych początków, że no wspieraliśmy się tymi coverami. Teraz, teraz już... Zawsze był cover, później nasze... Tak, mieszaliśmy. Przeplataliśmy, żeby cały czas jednak te nasze utwory się pojawiały. Gdzieś przemycały, tak. A dzisiaj już postanowiliśmy, że będziemy tylko rzucać swoje autorskie piosenki. No właśnie, a kto pisze, teksty, kto pisze melodie do tych piosenek? Zacznijmy od melodii. Początkowo było tak, że ja sam usiłowałem się męczyć z takimi tak zwanymi pilotami, demówkami, bo Klaudia była tak na początku taka zamknięta, mówi, nie, ja to nie potrafię. A jak taki kwiat. Tak, ale teraz rozkwitła i myślę, że możemy otwieram powiedzieć, się, że naprawdę rośnie. Ja tworzę taki zalążek piosenki, czyli robię takiego pilota, gdzie tworzę zwrotkę, refren, jakąś tam wstępną harmonię piosenki. Zapraszam wtedy Klaudię do studia i do dodanego tak zwanego podkładu. Klaudia zaczyna sobie coś nucić. Tak. I układamy wspólnie jakąś linię melodyczną. Ale układacie sobie w głowie, o czym będzie ta piosenka? Wcześniej siadacie przy stoliku? Nie, jeszcze nie. Właśnie nie. Rodzi się jakiś pomysł, że nie wiem, wpada mi do głowy jakiś riff gitarowy, tak? Układam ten riff, po czym tworzę do tego perkusję, bas i jakieś tam syntetyczne instrumenty. I tak bardzo długo pracowaliśmy tak na początku. A teraz też siadamy z gitarą akustyczną. Staram się bardziej kombinować. Chwytam jakieś akordy i już na samym początku staramy się, jeżeli wymyślamy linię melodyczną, to zmieniamy harmonię, zmieniamy te akordy, żeby tworzyć jak najbardziej przyjemną dla nas tą linię melodyczną, tak? Bo dzisiaj, nie wiem, no w ogóle stworzenie jakiegoś tam przeboju to nie jest oczywistą rzeczą, prawda? Tak, oczywiście. No ja bym ja sobie nawet nie wyobrażam, jak to można zrobić. Tak, nam też się podoba jakaś tam melodia i twierdzimy, że to może być super rzecz, ale to odbiorca zweryfikuje. A nie jest tak, że nagle wam gdzieś tam wpadnie jakaś melodia z zagranicznych w ucho i mówicie, coś podobnego ułożymy i później się okazuje, że to może być delikatny plagiat, ktoś może powiedzieć, ale to jest podobne. A my się nieraz sami plagiatujemy. No bo to ja bym się tego najbardziej bał, że kogoś się skopiuje. Wiesz co? No jest teraz tyle tej muzyki, że... Dzisiaj jest ciężko stworzyć coś, czego nie było. Nie było. To jest pierwsza rzecz. Druga taka, szczególnie jeszcze osoby, które słuchają bardzo dużo muzyki, więc... Bo zdarza się, że w procesie tworzenia jest z nami Krzysztof, nasz klawiszowiec. I na przykład on zaczyna coś grać na pianinie, Klaudia zaczyna nucić, ja podgrywam, czy też nucę i mówimy, kurde, a to już gdzieś słyszeliśmy. Tak? I staramy się, tak jak powiedziałeś wcześniej, że słuchamy jakiejś piosenki i próbujemy ją splagiatować. Tak? Czy też może zmienić linię melodyczną, tak. Bo to już było, to będzie... To może będzie popularne. Tam bardzo dużo artystów tak robi. Ale chcemy to robić w miarę możliwości po swojemu. Ale też się ostatnio złapaliśmy, zrobiliśmy jakiś tam utwór i właśnie Krzysiek odkrył. Mówi, po co nie, Mateusz, nasz bębnarz. A, nasz perkusista. Później Krzysiek to zagrał i mówi, tak, odkryliśmy, że podobna linia melodyczna jest w znanej piosence zagranicznego artysty. Mhm. A nie ma jakiegoś programu, gdzie można wrzucić swoją melodię i sprawdzić, czy nie wychwyci tego jako plagiat? Oj, wiesz co, tak, to nie wiem. Wiem, że no mamy, czy jest Google, czy też na iPhone'ie nasza Siri, tak, gdzie mówisz Siri, jaka to jest piosenka i ona odnajduje, czy program Shazam też, ale to jeżeli mu zapodasz oryginalną ścieżkę. No tak, to on tak wyszukuje. A po jest. Takich nie wiem właśnie. Ja tylko tak strzelam, to takie pytanie nigdy się z tym nie spotkałem. Jakby ktoś słyszał, to chętnie podrzućcie linka. Bo to nieraz można się w kłopoty takie niechcące wpakować. Tak, ktoś ma w głowie jakąś melodię. Musisz być nieświadomy, bo oczywiście. Jest miliony muzyki na świecie i można czasami zrobić coś nieświadomego. A jak ze słowami jest? Tego nie wiem. To może prawdę. No jeśli chodzi o zagraniczne teksty naszych autorskich utworów, no to tutaj współpracujemy z Grekiem. A gdzie Nikos mieszka? W Niemczech. Grek mieszkający w Niemczech, Nikosa również pozdrawiamy. No i tutaj jest bardzo fajna współpraca, bo z Nikosem bardzo fajnie się rozumiemy. On pisze gdzieś tak
pode mnie. Czując Klaudii tak, emocje może tak. Dokładnie. Więc tutaj te słowa naprawdę pasują. Niewielkie nieraz korekty są, jeśli chodzi o... Tak, o tekst, o warstwę tekstową. A to ja dodam, że też poznaliśmy się z Nikosem podczas pierwszej naszej piosenki, którą zgłosiliśmy do konkursu Eurowizji, gdzie też on do nas napisał. Polecił nas... Nikos do nas napisał, polecając piosenki. Ale nie Łukasz, fan Eurowizji. Nie, to Łukasz polecił nam Michaela. Aha, później, jeszcze tak. Bo przez to, że gdzieś tam nasza popularność zaczęła rosnąć po premierze Zombiego, odezwał się do nas fan Eurowizji Polski, Łukasz, który mówi, nie braliście pod uwagę zgłoszenia piosenki na Eurowizję? Gdzie my mówimy na Eurowizji, jak my robimy rockowe numery? No ale coś nas tknęło wtedy. W miesiąc. I nawiązaliśmy współpracę z producentem angielskim, z Michaelem, z którym stworzyliśmy piosenkę. Pojawiła się ona już w miksie, to było 3-4 tygodnie, gdzie piosenka została zmiksowana i przesłana nam już w ostatecznej wersji. No i zgłosiliśmy to na konkurs Eurowizji. Bardzo się fanom Eurowizji ta piosenka spodobała, no ale nie dostaliśmy się do tej czołowej dziesiątki, tak, która występuje w TVP i z której wybierają już artystę, który wystąpi. No ale piosenka wywarła duże zainteresowanie, gdzie z tego co wiemy nawet fani Eurowizji pisali petycję do TVP, żeby dali nam tak zwaną złotą kartę. Dzika karta, żebyśmy wzięli udział w preselekcjach jako 11 artysta. Tak. Mhm. No ale TVP się do tego nie odniosło i nie udało się, ale bardzo długo po tym okresie mieliśmy i mamy do tej pory wsparcie fanów Eurowizji. W przyszłym roku może się uda. Nie mówimy nie, będziemy chcieli na pewno jeszcze zgłosić. A ta piosenka jest gdzieś w ogóle dostępna? Można ją gdzieś wysłuchać? Oczywiście. Jest normalnie na YouTubie, tak? Na YouTubie. Jaki jest tytuł tej piosenki? Go. No także wysłuchajcie koniecznie tej piosenki. Tak. A nie myśleliście, żeby po tej piosence, skoro miała takie fajne wejście, zmienić w ogóle styl swój? A nie dodam jeszcze, że tak, ta piosenka nie jest mocno rockowa, jest piosenka poprockowa, tak? Mhm. Wtedy troszeczkę złagodniliśmy. I to się spodobało fanom i co więcej, może jakoś tak Klaudia też może złagodniała, że już... Tak, ja teraz już w ogóle. No bo może nieraz warto właśnie, no bo w zasadzie to, że tworzycie muzykę, to jest wasz zawód. I macie innego zawodu, nie robicie nic biznesowo innego? Czy robicie coś jeszcze? No jeszcze mam butik swój. Aha. Internetowo teraz. Z odzieżą damską? Z odzieżą damską, dokładnie. Ale to jest podstawowe wasze jakby zajęcie, to jest muzyka. Tak. Może warto zmienić. Ja postawiłem wszystko na jedną kartę 4 lata temu, tak, przeprowadzając się do Klaudii, rzuciłem swoje dotychczasowe obowiązki i zajmujemy się tylko muzyką. Tak. Jasne. I z nią chcemy wiązać przyszłość. To jest super. Może to jest dobra droga. Tak, i robimy to, co kochamy. A jak się butik nazywa? Może ktoś cię znajdzie w sieci? Bye, Klaudii. Prosto. Wszystko. Prosto. Okej, jakie plany na najbliższą przyszłość? Płyta, nasze dziecko. Jest już jakiś początek? Zaczęliście już coś nagrywać? Kiedy ją ewentualnie skończycie? Oj, to już nie chcemy obiecywać. Tak, nie chcemy podawać żadnych terminów, bo już obiecywaliśmy w roku poprzednim. Nie udało się, obecnie współpracujemy z dwoma producentami. Możemy powiedzieć, że mamy przygotowane około na chwilę obecną 9 piosenek. Tak. Myślimy, że nie chcemy obiecywać, że w tym roku wyjdzie, ale że w przyszłym już powinna na pewno się pojawić. Mhm. W tej chwili dużo pracujecie, dużo macie jakichś tras koncertowych? No, cieszymy się bardzo, bo się znów ten kalendarz nam po takiej tej pandemicznej przerwie z powrotem zapełnia, więc... Wszyscy narzekali na tą pandemię. No dostaliśmy mocno. Wszyscy mówili, że skończyła się praca praktycznie z dnia na dzień. Tak. Nie da, bez koncertów się nie da żyć. To nadrobiliśmy dużo rzeczy związanych właśnie z piosenkami. Był to dość płodny czas dla nas, ale
trzeba tę energię gdzieś wyrzucić z siebie, a tu robi się na scenie, wymieniasz energię z ludźmi, ludzie z nami. Bo przez telefon się tego nie da się tak. I to chyba też jest główne źródło zarobku, prawda? Takie koncerty. Tak, zdecydowanie. Mhm. Artysta z tego żyje. Ile takich koncertów rocznie dajecie w tej chwili? Ten okres, który nas dopadł, pandemiczny, był okrutny. My 2 lata byliśmy odcięci, praktycznie od koncertów. W tamtym roku zagraliśmy ich kilka. W tym będziemy mieć teraz liczę maj, wrzesień, około 20. Graliśmy też kilka koncertów jesienią, wiosną. No to tak chyba ze 40 może. No, bo pomalutku się rozpędzamy, bo też to wszystko wraca. Teraz się nasz kraj mocno otworzył, ale to też jeszcze do marca tak kulało. Mhm. Wspomnieliście mi przed wywiadem, że tak na dobrą sprawę macie bardzo dużo odbiorców swojej muzyki też za granicą. Jak to wygląda procentowo mniej więcej? 30% to co wiem na pewno to jest Polska. Tak, około 50% są Niemcy. Niemcy i reszta. I też są kraje właśnie Europy Zachodniej, tak? Sporo jest Austria, Szwajcaria, Anglia, no i później Ameryka też. Ameryka czy Łacińska. Teraz tak się ruszyło. Robiliście już jakieś trasy koncertowe po innych krajach? Tak, występowaliśmy w Norwegii, w Niemczech. W tym roku jedziemy też do Niemiec, jedziemy do Szwajcarii. Duże prawdopodobieństwo, bo właśnie prowadzę rozmowy z festiwalem w Anglii. Także coś tam się dzieje. Takie pytanie mi się nazywa, nazwę waszego zespołu pisze się przez takie O umlau, tak? Dobrze mówię? Tak. To się nazywa O umlau. Nie znam niemieckiego, ale właśnie, czy ta nazwa to jest jakiś wyraz niemiecki? Typowo? Czy to jest Klaudia po niemiecku? Nie, to jest tylko i wyłącznie zabieg graficzno-artystyczny. Taki stosowany przez zespoły w latach 80. Typu Motley Crue, Motorhead. No właśnie nad tą nazwą, jak tak zerknąłem na tą nazwę, mówię, kurczę, jak to czytać w ogóle? Ale tak, Wojtku, nie zmienia to wymowy. Tak, nie tylko ty się zastanawiasz, bo większość kludi, tak powiem. A co jeszcze powiem ciekawego, że przez to, że ta popularność w Niemczech jest największa, no wszyscy myślą, że ona jest Niemką. Tak, masa ludzi. Tak. Ale śpiewacie też po niemiecku? Nie. O nie. Nein. Nie. To chyba Klaudia mogłaby sobie połamać. Nie, nigdy się nie uczyłam. Siostra moja uczyła się niemieckiego, ale ja nie. Angielski. Ale z tego względu, że tam mamy największą liczbę odbiorców, wypadałoby kiedyś coś zaśpiewać. No tak, no jasne, oczywiście, że tak. Przecież to też prosta sprawa, no i trzeba znać bardzo dobrze języka, żeby zaśpiewać coś po niemiecku, tak? Można też kupić od kogoś tekst i tak dalej. No ale to się można nauczyć, to wiesz, to bierzesz tam człowieka, który... Nicht verstehen. Proszę. Ale dobrze ci idzie już, wiesz, początki masz. Dobrze, będę pisał teksty. Nauczysz się przez weekend. Słuchajcie, mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Każdemu z moich gości zadaję pytanie, czy osiągnęli już sukces. I chciałbym usłyszeć od was odpowiedzi indywidualne. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Sukces. O kurczę, to jest trudne pytanie. Tak. Jakiś mały powiedziałabym, że tak. No ale to jeszcze nie jest ten taki docelowy, który byśmy chcieli. Który nam się marzy. Tak. Ja uważam też, że to jest taki zalążek naszego sukcesu, który do tej pory osiągnęliśmy. Czyli macie dopiero pierwszy taki start i dopiero się rozpędzacie. Tak. Tak. Mocno teraz pracujemy nad tym, żeby przyszło te nasze 5 minut przysłowiowe. Okej. Okay. Bardzo dziękuję wam za wywiad. Życzę wam, żebyście byli zespołem ogólnoświatowym, żebyście byli znani na całym świecie. Dziękuję pięknie. Serdecznie dziękujemy. Bardzo jest mi miło, że wystąpiliście dzisiaj w wywiadzie moim. Dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się państwu spodobał, proszę koniecznie o wciśnięcie ikonki pod filmem subskrybuj i o zostawienie łapki w górę. To bardzo zwiększa zasięgi. I oczywiście w miarę możliwości, jeżeli możecie, udostępniajcie ten materiał. Będzie miał większy zasięg i pomoże w rozwoju kanału. Dziękujemy pięknie. I do zobaczenia. A my pozdrawiamy serdecznie i polecamy Wojtka. Świetny gość. Dziękujemy pięknie. Dzięki.